Świadczenia z zakresu kardiologii, w tym kardiologii inwazyjnej, stanowią około 5% budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to obecnie 3 miliardy złotych. 10 lat temu był to tylko miliard. Wobec tak systematycznego, ciągłego wzrostu kwot, które podatnicy płacą na wykonywanie tych świadczeń, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej problemowi i zadać kilka kluczowych pytań dotyczących, sposobów, w jaki te świadczenia są udzielane. Jesteśmy ustawicznie kontrolowani, traktujemy to jako, jako oczywistą kwestię, tak, że jesteśmy tu strażnikiem finansów publicznych i w związku z czym musimy być maksymalnie transparentni i te decyzje, które podejmujemy, muszą być lepsze i tylko jakby na to w ten sposób patrzymy, czyli na pewno pewną pomoc do, do, do lepszego działania, a nie jako zagrożenie przez, przez kontrolerów. Mówi się o tym, że nakłady są bardzo duże na kardiologię, mówi się o tym, że, że wyceny są super wysokie i w związku z tym wszyscy to robią, bo, bo się opłaca. Ja powiem tak, że wyceny w onkologii są dużo lepsze niż w kardiologii. Wyceny w okulistyce są dużo lepsze, w radiologii, w neuroradiologii, w ortopedii są znacznie lepsze. Natomiast my koncentrujemy się na pacjencie. Niestety tych pacjentów jest bardzo dużo, a działania, działania Działania prewencyjne są bardzo małe ze strony właśnie tych, którzy tą opiekę powinni organizować. Nie tylko leczenie ostrych zespołów wieńcowych i gaszenie pożarów, ale powinniśmy się wszyscy zastanowić nad tym, co zrobić, żeby do tego pożaru nie dochodziło. I w ostatnich pięciu latach liczba ostrych zespołów wieńcowych nie zmieniła się Jest na, ta, na tym samym etapie poprawił się dostęp do nowoczesnego leczenia, które my jako kardiolodzy zorganizowaliśmy w Kraju. I wydaje nam się, że kontrola w tej chwili państwa powinna dążyć w kierunkach, które tak się troszkę zarysowały w trakcie dyskusji, mianowicie w kierunku jakości świadczonych usług, certyfikacji odpowiednich pracowni, ich poziomu i tego jak te usługi są wykonywane, a zarazem wydaje nam się, że potwierdzi ona to, że te zabiegi wykonywane są właściwie i skutecznie w tym kraju. Tutaj zarówno środki publiczne, jak i prywatne w tym biednym kraju, jakim jest Polska, w kraju, w którym tylko na na, na, na ochronę zdrowia wydaje się tylko 7% PKD, podczas gdy w innych krajach OECD dwa razy tyle. Więc generalnie tych środków jest mało i kardiologa pokazała niesamowity sukces. Za nie, nie, naprawdę nieduże pieniądze uzyskaliśmy wyniki światowe w leczeniu chorób układu krążenia. I myślę, dlatego jest to podejrzane i dlatego zarządzono NIK.